Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, to co właśnie oglądacie powinno być nocnym vlogiem, ale tak się jakoś składa przez ostatnie noce i wieczory, że nie miałem zupełnie ani siły, ani czasu, ani okazji, żeby takiego nocnego vloga nagrać, a nie chciałem już dłużej czekać, więc nagrywam go po prostu po południu. Wiem, że to pewnie bez różnicy, bo tu chodzi o gadanko, no ale powinien to być nocny vlog, więc co do formy nie bardzo, ale co do treści chyba tak. Zapraszam na kolejnego nocnego vloga. Będzie czołówka prawie jak z nocnego, tylko że w dzień, ale mniej więcej to to samo. ကြိုကြမယ် Moi drodzy, moi mili, moi kochani, jak to zazwyczaj w nocnych, chociaż w dzień nagrywanych vlogach, tematy trochę poważniejsze i ważniejsze. Dzisiaj temat w ogóle chyba jeden z najbardziej istotnych, przynajmniej w tej dziedzinie rzeczywistości. Chciałbym dzisiaj trochę o związkach i trochę o miłości. Moi drodzy, chciałbym o takiej rzeczy, która się zdarza niestety bardzo, bardzo wielu małżeństwom, takim, które spotykam, też takie, które znam i też takie, które po prostu są nieustannie w świecie myślę, że to wszyscy widzicie, ze związkami, z małżeństwami, z relacjami, bo nie chodzi pewnie tylko o małżeństwa, no nie jest za dobrze i bardzo wielu ludzi doświadcza no, strasznie trudnych i przykrych rzeczy. Kiedy mam takie doświadczenie, bardzo wielu małżeństw, które przychodzą do mnie po 5, 10, 15, 20, 30 latach bycia ze sobą, z takim bardzo dojmującym zdaniem, które wypowiadają, proszę ojca, nasza miłość się zasadniczo chyba już skończyła, w sensie poprzyło się między nami. I nie chodzi mi wcale o to, że koniecznie doszło, nie wiem, do zdrady albo do jakiegoś takiego innego, bardzo poważnego tompnięcia związku, tylko tak się jakoś rozjechaliśmy, tak się rozeszliśmy, tak się w dwie strony gdzieś potoczyliśmy, że między nami to chyba już nic nie ma. I kolejny, kiedy się przyglądam tym, tym sytuacjom, kiedy się przyglądam tym związkom, to oczywiście poza pewnie paroma wyjątkami, gdzie coś tam rzeczywiście bardzo specyficznego się stało, to moi drodzy, moja diagnoza już od dawna jest jakby bardzo jednoznaczna w sensie, co się tak naprawdę dzieje, co się stało, albo raczej co się nie stało, w wyniku czego potem następuje taki rozpad związku. I właśnie o tym chciałbym, chciałbym dwa słowa. Moi drodzy, ja wiem, że pewnie mówiłem w różnych konferencjach o tym wiele takich wątków, ale jakoś tak mi się teraz kroi, że to trzeba tak w jednym zamknąć, takim krótkim jednym, sążnistym. Moi drodzy, bardzo wielu z nas, bardzo wielu tych, którzy jesteśmy w jakichś związkach takich małżeńskich albo w przyjacielskich i tak dalej, jesteśmy przekonani, że przez to, że odczuwamy do kogoś sympatię, zauroczenie, miłość również, że bardzo chcemy z kimś być, że bardzo dobrze nam jest z kimś być, że spędzanie z nim czasu, wyobrażanie sobie o tym, że spędzę z tym kimś całe życie jest bardzo dobrą i bardzo optymistyczną myślą, to w związku z tym myślimy, że mamy z kimś takim zbudowany związek. Koleżanki, kiedy skupię się na relacji małżeńskiej, kiedy mężczyzna i kobieta zafascynują się sobą, poznają się, zakochają się, Kochają się, to nie chodzi tylko o uczucia. Po kilku latach podejmują decyzję, że chcą ze sobą być na zawsze, to bardzo wielu z nich w tym momencie, kiedy te decyzje podejmują, kiedy biorą ślub, kiedy potem przez chwilę żyją ze sobą, są przekonani, że zbudowali związek. Jasne, na pewno wiedzą, że trzeba tam coś jeszcze zrobić, ale generalnie są przekonani, że no przecież skoro z kimś zdecydowałem się być na zawsze, skoro tak bardzo go kocham, tak bardzo ją kocham, no to przecież mamy zbudowany związek. Uwaga, kochani, to jest właśnie ten błąd, który jakby nieustannie mam wrażenie absolutna większość małżeństw większość związków większość przyjaźni jak, jakby ciągle popełnia ja mówię że mówiłem to pewnie wielokrotnie w konferencjach kiedy przychodzi do mnie jakaś para narzeczonych nie i mówią mi że chcą wziąć ślub Ja bardzo często ich pytam co to znaczy że ty go kochasz na czym polega to że go kochasz i jest słyszę różne odpowiedzi, one się często sprowadzają do takich, jakichś takich bardzo takich, że tak powiem, powszechnych. Nie? Bo to jest ktoś dobry dla mnie, bo czuję się przy nim bezpiecznie, bo mi pomaga, bo się przy nim rozwijam i tak dalej. To są wszystko, w ogóle bardzo piękne rzeczy. I wydaje nam się w związku z tym, że ja to tak czuję, że ja go kocham, no to mamy związek. Przecież skoro go kocham i on kocha mnie, to mamy związek. Kochani, nie. Nie macie związku. Kochani, związek polega na tym, że dwie osoby. Uczą się nawzajem tego, jak spełnić swoje pragnienia, oczekiwania i potrzeby. Prawdziwy związek polega na tym, że mężczyzna, i to, nie, to się nie dzieje tylko jakby w jednorazowym wydarzeniu, tylko uczy się tego przez wiele lat, uczy się, jak rozpoznawać jak wychodzić naprzeciw potrzebom swojej żony. Czyli nieustannie rozmawia z nią, spędza z nią czas i pyta ją, yy, czego ona potrzebuje. Kiedy ona się czuje kochana, kiedy i w jaki sposób ona doznaje poczucia spełnienia w byciu z nim. Tego samego, oczywiście, to samo robi oczywiście kobieta. Czyli ona dowiaduje się i nieustannie próbuje się wgryźć w to, czego potrzebuje jej mąż, żeby czuć się pełnym, szczęśliwym i żeby jemu, w związku z byciu z nią, dostarczone było to, co jest mu potrzeba. Kończę, to oczywiście nie oznacza, że wszystkie potrzeby, które nam się wydaje, że mamy, trzeba spełnić. Nie. To polega na tym, że dochodzimy nawzajem do tego, które potrzeby są prawdziwe, które nie są prawdziwe, które są potrzebne, które nie są potrzebne, które są wyolbrzymione, które nie są wyolbrzymione. To się, kochani, dzieje. Najpierw w jakimś takim jednym kawałku, kiedy się poznajemy, kiedy się uczymy siebie, a potem w miarę upływu życia, kiedy oczywiście zmieniają się nasze sytuacje, kiedy zmieniają się nasze warunki życia, uczymy się nowych potrzeb, uczymy się nowych pragnień, bo one się zmieniają. To jest tak, że okej, okay, raz się tego nauczyliśmy, wiem czego ona potrzebuje, mam to. Nie, za pięć lat ona będzie w zupełnie innym miejscu i ktoś to buduje związek, nieustannie ciągle poszukuje nowej wersji tego, czego temu komuś potrzeba. Kochani, Miłość ludziom nie wychodzi, związki ludziom nie wychodzą, bo jesteśmy przekonani, że skoro kochamy, czyli skoro odczuwamy to coś, bo nawet jest to trudno dosyć, że tak powiem, zdefiniować, odczuwamy to coś do drugiej osoby i ta druga osoba odczuwa to coś do nas, to mamy związek. Nie macie żadnego związku. Nastąpiła pewna. Właściwa każdemu człowiekowi reakcja psychiczno-emocjonalno-enzymowo duchowo również w wyniku spotkania drugiego człowieka, ale nie została zbudowana cała sieć wychodzenia sobie nawzajem naprzeciw. I gojanie, to nie jest tak, jak bardzo często ludzie mówią o kiedyś to on o mnie dbał. Albo kiedyś to ona była mną zainteresowana i kiedyś to w ogóle czułem się kochany i kochana, no ale to się potem rozsypało. Nie kochani. Tego prawdopodobnie nigdy nie było. Tylko wtedy działały te momenty miłości, te momenty zauroczenia, momenty poczucia szczęścia, bo jestem wreszcie z kimś. To nie jest tak, że on świadomie wtedy realizował moje potrzeby, tylko samo to, że się pojawił, to realizowało moje potrzeby. Ale to nie jest tak, że ktoś to wcześniej robił, a później przestał to robić. Oczywiście mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że rzeczywiście ktoś to robił przez jakiś czas, a potem przestał. Ale w większości przypadków, to nigdy nie było robione. To się działo samoczynnie przez to, że była obok nas druga osoba i samobycie tej osoby przy nas i to, że my ją kochamy i że jesteśmy przez nią kochani, dawało to poczucie, on chyba spełnia moje potrzeby. Nie. Jeżeli to nie zostało świadomie przepracowane, świadomie nie nauczyliście się komunikacji, świadomie nie nauczyliście się nieustannego rozpoznawania w sobie Waszych potrzeb, tylko działaliście na tej zasadzie mam go, więc jest mi dobrze, to to się zawsze skończy. I kochani, większość miłości nie jest tak, że się skończyła, ona się nigdy nie zaczęła. Kochani, powiem to zdanie, które mówimy już wielokrotnie, ale też uważam naprawdę jedno z najważniejszych zdań. Kochani, najwyższą formą miłości jest przyjaźń. Nie jest pożądanie, nie jest zauroczenie, nie jest fascynacja, nie jest zakochańczy obłęd, bo ktoś jest tak fascynujący. To nie jest najwyższa forma miłości. Najwyższą formą miłości jest przyjaźń. Prawdziwie kochającymi się ludźmi są ci, którzy są w przyjaźni. A na czym polega przyjaźń? No właśnie na tym, że chcę poznać drugiego człowieka, chcę wiedzieć czego mu potrzeba i chcę zrobić wszystko, żeby mu dostarczyć, czego mu potrzeba. I oczywiście mam nadzieję, że on pozna to, czego mnie potrzeba, że razem znajdziemy właściwe tego wymiary, bo mogę mieć oczywiście źle ustawione wymiary tego, co mi się wydaje, że mi potrzeba i nauczymy się nawzajem tego, jak sobie wychodzić naprzeciw. Kochani, 95% małżeństw nigdy tego nie robi. Dlatego potem po 5, 10, 15 latach w wyniku jeszcze oczywiście różnych trudności życiowych, różnych ran, które sobie zadajemy, Nagle jesteśmy dwojgiem naprawdę osobnych ludzi. Nagle jesteśmy ludźmi, którzy, no, kiedyś się kochali, jak to mówimy, ale już nic między nimi nie ma. Dlaczego? Bo nie została zbudowana przyjaźnie, była kultywowana przyjaźnie, była rozwijana, nie uczono się nieustannie, jak sobie wychodzić naprzeciw. Tylko nie, te zdania, które czasem na przykład słyszę od żony, proszę księdza, bo mój mąż to w ogóle niczego nie mówi o sobie i też w ogóle go nie interesuje, co się dzieje ze mną, a kiedyś było inaczej. Nie, nie było. Wtedy było tak, że byliście ze sobą zafascynowani, bo wydawało ci się, że on, wlepiony miłością w ciebie, jest tobą bardzo zainteresowany. Nie, on nie był tobą zainteresowany. To było po prostu zauroczenie drugą osobą przy nim, ale on nigdy nie wykonał pracy, żeby się tobą zainteresować. Uwaga, tak samo ty, nie mówię, że to jest tylko dom, domena mężczyzn, tak? To działa w dwie strony. Kochani, miłość małżeńska, miłość związkowa, miłość przyjacielska, każda relacja polega na... Zbudowaniu więzi, w której chodzi o danie tego, co potrzeba drugiej osobie. I oczywiście, że nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich jej potrzeb do końca, i tak dalej. To może zrobić tylko Pan Bóg, to jest jasne. O tym mam też już mówiłem wielokrotnie. Ale kochani, musimy się wreszcie nauczyć, że to, że ja czuję, że ja kogoś kocham, to nie jest jeszcze związek. To, że nawet kocham kogoś tak bardzo, i tak strasznie, i tak ponad życie go kocham. To wcale nie oznacza, że jesteś z Nim w związku. To wcale nie oznacza, że z Nią jesteś w związku. Związek jest wychodzeniem naprzeciw potrzebom drugiej osoby. Prawdziwie działający związek to jest taki związek, gdzie jedna osoba szuka potrzeb drugiej osoby i je realizuje, a druga osoba szuka potrzeb tamtej osoby i je realizuje. Wtedy nawzajem mają poczucie spełnienia i szczęścia. Tylko tak da się zbudować związek. I to nie jest tak, że kiedyś tak było i to się skończyło. Większość z Was, kochani, nigdy tego nie zrobiła. Nigdy nie wykonała żadnej świadomej, konkretnej pracy w budowaniu, w realizowaniu takiej więzi. Jeżeli chcecie zadać sobie pytanie, czy wasze małżeństwo zostało dobrze zbudowane? To odpowiedzcie sobie tylko na jedno pytanie. Nie na pytanie, czy kiedyś się bardzo kochaliśmy, czy on był moim całym światem, czy ona była moim całym światem. Nie, jedno pytanie. Czy zbudowaliście coś, co można nazwać przyjaźnią, nie miłością, nie zauroczeniem, nie zakochaniem? Tylko czy naprawdę zbudowaliście między sobą przyjaźń? Bo miłość to jest przyjaźń najwyższą formą miłości. Jest przyjaźń. Koni bardzo Was proszę, przemyślcie to. Jeżeli tak nie było, a w większości wypadków tak nie było, to jeżeli chcecie cokolwiek naprawić, to nie polega to na tym, że po prostu On się musi trochę zmienić i musi się inaczej zachowywać i ona też musi wreszcie przestać być taka, jaka jest, tylko musi się inaczej zacząć zachowywać. Nie. Pytanie jest takie, czy jesteście gotowi zbudować między sobą więź? Czyli czy Ty, drogi mężu, jesteś w stanie... Nauczyć się rozpoznawać i wychodzić naprzeciw potrzebom Twojej żony? I czy ty, droga żona, jesteś w stanie nauczyć się rozpoznawać i wychodzić naprzeciw potrzebom Twojego męża? Jeżeli nie jesteście w stanie tego zrobić, jeżeli chcecie tylko, żeby on się zmienił albo ona się zmieniła, to nigdy nie naprawicie tego związku. Dlatego, że związki rozpadają się tylko z tego powodu, albo raczej inaczej. Nawet się nie rozpadają, tylko nigdy nie zostały zbudowane, więc nie ma się co rozpadać, tylko zawsze nie było zbudowane i dlatego jest jak jest Goni bardzo was zachęcam żeby to przemyśleć Moi drodzy moi kochani moi mili bardzo Wam serdecznie dziękuję za to kolejne nasze spotkanie. Yy, takie no, nocne, nienocne, ale myślę, że z ważnym tematem. Wiem, że to jest oczywiście, koni, tylko parę minut, takie do tym mówię, to się na pewno domaga większego rozwinięcia. Ja o tym wszystkim mam wrażenie, oczywiście mówiłem w bardzo wielu konferencjach, ale myślę, że będę wracał do tych tematów, bo, no bo ciągle patrzę, po prostu i serce mi się kraje, kiedy widzę te wszystkie rozpadające się małżeństwa, związki i, i tak dalej. Koani, jedno przypomnienie, bo yy, możliwe, że część z was nie zauważyła jeszcze. Koń wreszcie yy, udaje nam się organizować, sądzę, że to będzie w październiku, 6 października, wielkie spotkanie wielbieniowe na Tauron. Arenie w Krakowie. Biletów jeszcze jest mnóstwo, bo mamy tam kilkanaście tysięcy miejsc. Jeszcze kilka miesięcy przed tym wydarzeniem jest. Bardzo Was zapraszam, bardzo chciałbym się z Wami na żywo w końcu, wreszcie spotkać 6 października w Tauronie. Pewnie w opisie pod filmem znajdziecie linki do, do tego spotkania. I bardzo Was zapraszam, bądźmy tam. Ściskam Was, pozdrawiam Błogosławie i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem! pa! pa.